Obwinianie innych i narzekanie nie jest chrześcijańską postawą, podkreślał w czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty Franciszek. Papież modlił się dziś także za ofiary zamachu w Kabulu i prosił o pomoc dla Afganistanu. W czasie rozważań przed modlitwą Anioł Pański ojciec święty podkreślał, że Jezus zachęca nas do spojrzenia na życie i świat wychodząc od naszego serca. Jak mówił, to z serca, z wnętrza człowieka pochodzą złe rzeczy. Ludziom natomiast wydaje się, że zło znajduje się głównie poza nimi i to inni są jego sprawcami. Trzeba bowiem zacząć od krytycznego spojrzenia na siebie, a wtedy często okazuje się, że wszystko, co piętnujemy na zewnątrz, u innych, w otoczeniu, nie jest nam całkowicie obce. Niech Dziewica Maryja, która zmieniła historię przez czystość swego serca, pomoże nam oczyścić nasze serca, przezwyciężając nade wszystko wadę obwiniania innych i narzekania na wszystko. Jeśli szczerze poprosimy Boga, aby oczyścił nasze serca, wtedy zaczniemy czynić świat bardziej czystym, podkreślał papież. Ojciec Święty modlił się także za ofiary zamachu w Kabulu i prosił o pomoc dla Afganistanu. W takich historycznych momentach jak ten nie możemy pozostać obojętni. Uczy nas tego historia Kościoła. Ta sytuacja zobowiązuje nas jako chrześcijan. Dlatego kieruję apel do wszystkich, aby zintensyfikowali modlitwę i praktykowali post. Modlitwę i post. Modlitwę i pokutę. To jest moment na to. Papież wezwał do modlitwy, by prosić Boga o miłosierdzie i przebaczenie.